Cześć, witam, dzień dobry. Oferuję dzisiaj bardzo kontrowersyjny samochód. Mianowicie jednym się podoba, drudzy go nienawidzą. Podobno najbrzydszy samochód świata. Niemniej ma coś w sobie, a przede wszystkim staje się powoli obiektem pożądania ze względu na różnego rodzaju eventy, prezenty urodzinowe. Niektórzy robią z tego samochody kolekcjonerskie, wystawowe. Niemniej każdy w tej chwili poszukuje, może nie każdy, ale sporo ludzi w Europie potrzebuje i poszukuje tego typu samochodów, czego dowodem jest fakt, że na niemieckim Mobile DE wersja przedliftowa, czyli z tymi śmiesznymi okularowymi światłami z przodu, z silnikiem 1.6 benzynowym, tak jak ten prezentowany egzemplarz, uwaga, są tylko dwa takie samochody w Europie, na Mobile DE. W Polsce, z tego co patrzyłem ostatnio na wszystkich portalach, jest jedna wersja w dieslu i ze trzy są cztery w zasadzie w stanie agonalnym na części do odsprzedania. Nie ma tych samochodów. Są poszukiwane, wystarczy właśnie popatrzeć, posprawdzać jak to wygląda na portalach, jaka jest dostępność tych samochodów. Wróćmy do tego egzemplarza. 2003 rok, salon Polska od nowości kupiony, użytkowany w Polsce. Z tego co pamiętam, dwóch właścicieli. 1.6 prosta benzyna, pamiętam 101, 102, 103 konie mechaniczne. Ostatnim właścicielem wiele lat był mechanik samochodowy. Stąd technicznie bardzo dużo rzeczy jest w tym samochodzie zrobionych. Szerzej zaraz o tym powiem. 2003 rok, salon Polska, 1.6, 230 tysięcy samochód ma przejechane, historia jest dostępna w CEPiKu. Samochód nigdy w życiu nie miał żadnego wypadku, prawy przedni błotnik jedynie był wymieniany, cała reszta samochodu jest w oryginalnym lakierze. Auto dosyć fajnie się prezentuje, aczkolwiek ząb czasu już troszeczkę je nagryz. Jest wyblakła środkowa część maski, troszeczkę dach jest wyblakły. Jakaś mała skaza, tak jak widzicie po lewej stronie, patrząc na samochód z tej strony, na zderzaku, jakieś takie drobne zaprawki do zrobienia oraz tylne nadkola wymagają interwencji blacharsko-lakierniczej. Tak, drzwi od spodu, klapa w sześciutku jest czyste, ładne, nie jest skorodowane, auto nie jest porysowane, wnętrze również jest bardzo fajne, zaraz do tego dojdę. No właśnie. Ta klameczka, którą tu widzicie, jest już kupiona, leży sobie grzecznie i czeka na wymianę w schowku nowa. Zresztą one są po 30 zł na portalach aukcyjnych, nie ma problemu, żeby coś takiego dokupić. Wnętrze fajne, w miarę czyste, owszem parę rzeczy wymagałoby pewnie dopieszczenia, bo to tak jak w Volkswagenach, taki dziwny, miękki materiał. Natomiast można się pobawić, auto zasługuje na to, żeby je dopieścić. Brakuje mi tym razem ręki. Samochód jest sześcioosobowy. Fotele przesuwane, regulowane na prowadnicach. Tutaj jest zmieniarka CD Blaupunkta. Pięciobiegowy, klimatyzacja jest i działa. Elektryczne szyby, elektryczne lusterka, elektrycznie regulowane na wysokość. Fotel kierowcy. Wszystkie szyby, tak jak mówiłem, wszystkie przednie, bo są elektryczne, działają. Fotele z tyłu mają regulowany kąt oparcia. Można je także tutaj na prowadnicach przesuwać wzdłużnie. No właśnie, w tym miejscu tutaj już zaczyna go coś powolutku chrupać i tutaj także przy okazji należy to zrobić. Podwozie wymaga zakonserwowania. Mam tutaj znajomego, który się tego podejmie po wszystkich świętych, także jeżeli auto się nie sprzeda, to będę się tym zajmował. Wymienię te klamki, porobię zaprawki, porobię te nadkola. No i to w zasadzie taka bardziej estetyka samochodu. On normalnie jest użytkowany na co dzień, jeździ, skręca, hamuje. Co jest ciekawe, nie mogę podać tytułu, natomiast auto brało udział w nagraniu do bardzo fajnego filmu familijnego, który będzie niebawem w kinach. Także dodatkowa tego typu atrakcja związana z tym pojazdem. Samochód można oglądać z Krzeszewie koło Legionowa, koło Wieliszewa, 22 km na północ od Warszawy. Jest u mnie prywatnie, nie w komisie, także o dowolnej godzinie, także w weekendy, wieczorami można sobie samochód obejrzeć. Ja go w zasadzie z grubsza wysprzątałem, wymieniłem dywaniki, doprowadziłem do jakiejś tam kultury wizualnej, zmieniłem amortyzatory, zmieniłem przegub, łączniki stabilizatora, no masę rzeczy.
Olej był wymieniany dosyć niedawno, rozrząd także, to wszystko podam w ogłoszeniu. Samochód będzie wystawiony na większości polskich portali ogłoszeniowych. Najwięcej zdjęć będzie na autoplacu Janosika, do czego zapraszam. Tam będzie około 48 zdjęć. Będzie można sobie dokładnie każdy element samochodu przejrzeć. Będzie podany winda tak pierwszej rejestracji. To nadkole także wymaga naprawy i tu już widzę pierwsze purchle, także to trzeba zrobić. Polakierować maskę i w zasadzie od strony wizualnej to by było tyle. Jeszcze pokażę bagażnik. Fotele nie są poprzecierane, nie są porwane. Wszystkie fotele są oryginalne z tego samochodu. No trochę już ciemno na tego typu prezentacji. Nie jakiś tam pogląd o samochodzie będzie można sobie wyrobić. Roletki, półki, schowki, to wszystko działa. Otwiera się, są lewarki, jest to wszystko kompletne. Tak jak powiedziałem, samochód pochodzi z polskiego salonu. Podłoga jest czysta, jest koło zapasowe pod spodem. 1.6 benzyna. Technicznie auto bardzo fajne, nic mu nie dolega. Jedynie kwestia blacharsko-lakiernicza tylnych nadkoli oraz podwozie. Też trzeba się tym zająć, jakąś porządną konserwację czy czyszczenie mu zrobić. Natomiast tego typu samochody, kto tego szuka, nie traktuję tej prezentacji dla beki. Domyślam się, że będzie 2 miliony komentarzy na temat tego samochodu. Od razu mówię z góry, nie będę na tego typu idiotyczne komentarze odpowiadał. Pamiętam, kiedy sprzedawałem Fiata Cinquecento, potężna burza się wywołała. Daruję sobie to. Dwa kluczyki są, instalacja alarmowa jest, felgi są. Aha. Świeże w miarę opony wielosezonowe nawigatora dębicy. Jeszcze zajrzymy sobie pod maseczkę. O, tu właśnie klamka nie odbija. Auto ostatnio za dużo nie jeździło z uwagi na to właśnie nagranie filmowe. O. Tak to wygląda. Olej do wymiany niestety, 20 tysięcy ma przejechane. Rozrząd 190 tysięcy, czyli ma 40 tysięcy przejechane. Klimatyzacja działa, tutaj te śruby nic nie było odkręcane przy masce, przy błotnikach. To jest wszystko w oryginale. Reasumując, Multipla, 1.6 benzyna, salon Polska, 2003 rok, 230 tysięcy przejechane. Sprzedam 515, 114, 103. Zainteresowanych proszę o telefon, jeżeli Wam się podoba tego typu prezentacja tak nietuzinkowego samochodu, jakim jest Fiat Multipla i sposób prezentacji oraz informacje, które Państwu przekazuję. Proszę zasubskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę, polubcie. Przeróżne samochody sprzedaję, tak jak wiecie, od jakiegoś czasu. Są uwagi co do prezentacji, coś dodać, coś zmienić, coś uzupełnić, aby tego typu prezentacja samochodu używanego była ciekawsza, pełniejsza. Proszę o telefon, proszę o jakiś komentarz, proszę o maila. Mój numer 515 114 103. Zapraszam. Pozdrawiam, Piotr.